Dobra, byliśmy, potańczyliśmy, teraz idziemy wieczorową polą i szukamy wieczoru. Idziemy do budy? Buda. O, pizza, powiedział pizza. Ja nawet pizzę, o. Teraz nie wiem. Albo tu. Albo tu, albo tu. Pizza, albo tu. Nie, to mają w budzie. Tu mają pizzę. Tu są te, poczekaj. Pizza, a tu są te. A tu chyba nic nie dają. Tu się chyba już zamykają. Dobra, ja sobie chyba nawet pizzę zjem. A ja nie wiem, czy jest otwarte. Dobra, chodźmy zobaczyć do pizzy. Zjedz mi pizza. Pizza taka, o, taka. Fał pizza. Is that open? Yeah. Thank you. Dobra, idźmy tam, bo są nie tylko pizze. Ślisko. Hiya. Oh yes. Idealnie. Oh Jesus. On chyba tu przyciągnął też. It's literally God's sign. Pizza. Italian. We need to go to Italy. And this pizza is tripping. Ja już się wywaliłam prawie. Dobra. Ty chcesz tu, ja chcę tu też. A ja chcę tu, a ja chcę cicho.
zgodny? No to idź, a ja wezmę kartę. Idealnie. I oni poszli i zostałam sama. No momento. Zaraz nas wsadzę. O. I już was wsadziłam. Pizza V. I poczekam na kartę. I poczekam na młodzież. Światło mamy cudowne po prostu. I poczekamy na kartę. Dobra, robaczki, jesteśmy w takim miejscu. Pokażę wam. Czekajcie. Pizza, eat, talk, drink. I jesteśmy w takim pizza V. Ale zobaczcie na to, jaka pizza! Jaka pizza w ogóle mega, super jest po prostu. I jest wielka. Taka. Jaką ty wziąłeś? Steak. Steak. A my mamy barbecue chicken? Barbecue chicken. Super jest. Thank you. I w ogóle obsługa tutaj po prostu nie mogę. Ja mam crasha, bo obsługa tutaj jest tak przystojna, że nie wiadomo, czy pić więcej, czy nie pić. A najlepsze jest to, że oni wszyscy mam wrażenie, że wyglądają jakby byli zajęci przez mężczyzn. Wiecie co chodzi? Po prostu wszyscy są tak przystojni cholernie, że się tak na siebie też patrzą. Znaczy, generalnie uśmiechają się też do klientów, ale mam wrażenie, że mają się ku sobie tutaj panowie. Ale są tak przystojni, że po prostu... Jestem crush. Jak jesteście w trakcie posiłku, to życzymy wam smacznego. Dobry wieczór, dobry wieczór. My odzywamy się już z hotelu. Nie odezwałam się już jak wracaliśmy, bo... Wzięliśmy taksówkę i po prostu... Tyle, Oliwia, ma wam do powiedzenia. W tym temacie. Literally. Dobra, a tak poważnie, to my już wróciliśmy do hotelu, kładziemy się do werek. To światło mnie denerwuje, on jest takie pół na pół. No i muszę wam to pokazać. I got the power. To było chamskie. Ham to było po prostu, czekajcie. Jezus, kurwa, wyłamie tą żarówkę. Jezu. Pomimo już to, że mi tutaj światło razi i młodzież mi tutaj wyłączała światło, jesteśmy w hotelu, jest godzina... What the freak? Trzecia. Jest godzina trzecia rano. No, ja się z wami żegnam. Żegnam i zaraz niedługo witam ponownie. Włosy będę musiała jutro wyprostować, bo już jest po prostu tragedia. Ale chciałam wam bardzo pokazać perfum, tylko nie mam gdzie was postawić, a jedną ręką nie dam rady. Zakupiłam perfumy, które mi pachnę, cały czas się czuję. To było takie stoisko. Takie. Nazywa się Lelas Navy. Lelas Perfumes. Nie wiem, czy to są jakieś odpowiedniki, czy to są... Nie wiem, co to jest, czy to są... Pan powiedział, że to są ich takie tureckie perfumy. No nie wiem, no nie mnie to ocenia, słuchajcie. Dlatego, że ja pierwszy raz... Kurwa, mnie to światło. Dlatego, że ja pierwszy raz widzę takie... Możesz, proszę? Nie, tą rękę, to pociągnij tylko. Opakowanie, dziękuję. Jezu, mnie to światło denerwuje. Czekajcie, bo ono się odbija bardzo. O, ja postawię tutaj statyw, jak mi się uda. I naprawdę postaram się wam to pokazać, nawet gdy jest ciemno. Jest już ciemno, ale wszystko jedno. Mam... Jezu, czuję je. Czuję je po prostu wszędzie. Tak wyglądają. Lelas. Nie wiem, czy ktoś zna, czy ktoś nie zna. Mama. Takie... Widzisz? Widzę. O, jaki on czuje. A tam tu z lalą, bo najlepsza. Nie. Daj. Pokaż tam to. To takie fajne, co lałaś, spojrza. Tam tu było to misterskie. Pokażę wam. Poczekajcie, otwieram. Uwaga! Taka butelka funtrzana.
Nie, futrzana butelka. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, co to jest. To jest takie włochate. Bardzo włochate. Ma złotą... O, patrz, Oli. Już skończyłaś? Naprawdę. Taka zakrętka. Taka, nie wiem, o co chodzi. Takie. Lelas i one się nazywają Navy i są po prostu przepiękne. Ja nie wiem, ile to jest warte. Czy mi to coś przypomina? No oczywiście, że mi to coś przypomina. Ogólnie jako zapach mi to coś przypomina, ale co? Zabijcie mnie, nie wiem. Takie. Piękne, granatowe Lelas Navy. Navy. Do tego jeszcze tutaj dają taki karnecik Lelas. Nie wiem, to Navy. O, taki opis. A czy tutaj są jakieś nuty? A pewnie nie będę wiedział. Vanilla and Amber. Vanilla, Amber. Poczekajcie. No, wanilia i Amber. Nie wiem, taki coś jest. Taka kartka. Taka i tu pisze nuty, nie? Vanilia i Amber. Coś pięknego. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, czego to za zapach. Pan powiedział, że powinny się utrzymywać około dnia. We will see. Na pewno pachniałam parę godzin. Pół dnia chciałam powiedzieć. Parę godzin pachniałam, dobre, ale zobaczymy, czy cały dzień. Takie. Póki co polecam tylko ten zapach, bo jest przepiękny. Generalnie z tych zapachów tam mi się chyba trzy podobały. No więc tak to wygląda. To jest mój dzisiejszy zakup i chyba nic więcej nie kupiłam. To jest najlepsze, że naprawdę nie było żadnych sklepów, tylko te perfumy przykuły moją uwagę w takim dużym pudle. Kosztowały mnie 30 chyba 6 funtów za setkę. Więc myślę, że to jest spoko, o ile by się trzymały, nie? Lelas. Także bardzo ładnie zapakowane. Pan mi jeszcze wypsikał, więc naprawdę, naprawdę, naprawdę nice. Tak. I my idziemy spać. Ja Wam bardzo za dzisiaj dziękuję, bo już to będzie długi vlog. Trzymajcie się cieplutko i słyszymy się. I słyszymy się już jutro rano. W sumie to dzisiaj rano. Buziaczki. To był piękny dzień. Pa! Spać nam się chce. Dzień dobarek. Witam się z Wami drugiego dnia i mamy teraz taką pogodę. Zobaczcie. Taka pogoda. Jest cieplutko. Ale patrzcie na te widoki. Jezu. Coś pięknego. Coś pięknego. Tak sobie usiadłam, tu mamy hotel i hotel jest aż tam do samej góry, on ma 10 pinter, nie? Także coś pięknego po prostu, cudownie. Więc zaczynamy dzionek. Ale czy wy to czujecie, słuchajcie, śniadanie w takiej panoramie? Tak się zastanawiam tylko, jak to wam pokazać, bo musiałabym wam odwrócić. Zobaczcie na to. Taka panorama. Taka właśnie. I śniadanko, nie? No to jest po prostu takie, no można powiedzieć, malutkie normalnie marzenie, nie? Żeby jeść przy takiej panoramie, na tle takiego widoczku. Coś pięknego. No, także biorę się za śniadanko. Dzisiaj mamy naprawdę bardzo ładną pogodę. Dobra, teraz Wam trochę odwrócę, że w tle gadam. Tylko nie chcę za bardzo pokazywać Wam ludziów. Dzisiaj jest ciepło. Ja się tak trochę wysztyftowałam, nie wiem, czy adekwatnie do tej pogody, przyznam szczerze, bo jest naprawdę ciepło, nie? Także ściągam koptełkę. Czekajcie. Dobra, se ściągłam już. Także biorę się za apu, za mojego omleta. On jest trochę zimny, ale to nic. Zimny też jest zajebisty. Zaraz was oprowadzę tutaj gdzieś, nie wiem nawet, gdzie tu się idzie, ale wiem, że to tu się wychodzi i tą alejką gdzieś tam się dochodzi. Nie dokładnie wiem gdzie, ale ja gdzieś was zabiorę. Gdzieś tam wam coś pokazuję. O, panu zajęli miejsce. Aha. Się nie wstaje i się nie dzieje, nie? I tak. I tu. I tu. Chodź. Nie patrzę. Dobra, biorę się za śniadanko. Jak jesteście oczywiście w trakcie posiłku, to ja Wam życzę smacznego.
Teraz uwaga. Pytanie za 100 punktów. Czy to tutaj ktoś płynie? Przed chwilą widziałam, jak się to ruszało. Tu widzicie? W wodzie? I to płynęło stamtąd. No to chyba to jest jakiś pipul, nie? No zobaczmy. Ale dzik. Ale dzik normalnie pływa jak szalony. Widzicie to? Gdzie to jest? Tu. O. Ale jaja. Ale jaja. Normalnie se pływa, nie? Szok. Tak tylko widziałam właśnie te ręce, nie? Normalnie płynie pod prąd. Pod prąd. Mega. Widziałam, co płynie? O, teraz już nie widzę nic. Widziałam, on jest. O. Może będzie widać buzia. O. No i co płynie, nie? Kobita chyba jakaś. Nice. Nice. Co, Kitek? Pojadłeś? Pojadłeś? Tak. Fuczaku? Fuczaku? Gdzie ty pojadłeś, się pytam ciebie? Ciąg? Ojej. Ojej. Jej. Pojadłeś? Dobra. Z racji tego, że no, nie będę miała za chwilkę internetu, to chcę wam nagrać na vloga, a z vloga prześlę to na storkę ewentualnie. Pokazuję wam właśnie hotel teraz tutaj z tej strony, gdzie zeszłam. No, jest kolos. Jest kolos, jest duży. Tutaj macie takie tarasy. Tu jest jeden basen, ten taki, co się wypływa z tego wewnętrznego, wypływa się na zewnątrz. Parę leżaczków, więc można sobie poleżeć. O, i teraz mamy, co tu mamy? Social Club. Mamy beach coś tam i mamy pools, diving school i beach. No, beach. Playa. No to idziemy na tą playę. A przed chwileczką byłam tutaj. Na tym tarasiku byłam i jadłam. A teraz was zabieram. O, kotek! Jaki mały! Kotek, jaki ty jesteś mały! Bój się, jaki ty jesteś malutki! Ciebie nawet na wideo nie widać, nie bój się! Ty jesteś taki piękny, mały! Jezu! Co masz z oczkiem? Co masz z oczkiem? Chodź! Nie bój się, chodź! Nie myślisz, że ja mam jedzenie? Ojej! Nie bój się! Bój się, jaki malutki! Się zgubiłeś? Czy co? Nie wiem, czy się skupił, ale jest taki malutki. I taki sweet. Dobra, tu jest jakaś... Tu widziałam, że sobie wszyscy fotki czaskali, więc zaraz zobaczymy, co to takiego. O, tu znowu. I tam jest właśnie u góry znowu ten taras. Co tu jest? Instagram Point. Shoot and share. Dobra. Alright, takie coś. Okej, okay, tu się schodzi, to też może zejdziemy sobie za chwilę, jeżeli się O! I się koty pożarły. I się pożarły. O! I lecą wszystkie. Wszystkie lecą, bo się pożarły tam coś. No dobra, nie będę ich rozkłócać, nie? Tak wygląda widoczek. Czyż nie jest piękny? Trzeba zrobić zdjęcia. Dobra, idziemy dalej. Boże, pięknie, co? Przepięknie. Na żywo to wszystko wygląda jeszcze ładniej. Hotel. Przejdziemy się naokoło. Tu gdzieś właśnie jest ta druga plaża. Ta taka i jeszcze basen. O, cytryny jak się rosną. Na drzewie. Nie wiem, tutaj jeszcze przejdę chyba też, bo gdzieś jest tam taki jeszcze jeden basen. Tam pójdę z wami kawałek, ale tu chyba jest taki jeszcze jeden gdzieś basen. I nie wiem, z której strony właśnie do niego się idzie, tylko właśnie tego jakby nie wiem. Tego jakby nie wiem, ale zaraz się dowiem. Tam chyba jest zamknięte, bo tam nie wiem, czy oni przechodzą. Tu jest jakiś basenik, czy nie wiem. Tak, basenik. Zaraz pójdziemy. Tu jest zielono. Tu rosną pomarańczki. Proszę bardzo. Są. Kort tenisowy.
No to znaczy, że my mamy tu naprzeciwko. O, tu jest ten basen, co chyba ja o nim mówiłam, tak? Nie, to jeszcze nie ten. Gdzie jest? O, dobra, jest tu. Mam basenik. A czemu tu nikt nie pływa? Why? Why tu nikt nie pływa? A, bo jest zimna woda. Może that's why. Pięknie. Pięknie. No, w taką pogodę to nikt nie pływa. No, ja się nie dziwię. Kurde, ale basen jest. Basen jest. Zobaczcie. Pokażę wam właśnie ten ładny. Ale w sumie chyba można tu przyjść na przykład na leżaczku, nie? O. Widzicie? I to jest drugi. Jeden i drugi. No nie są zamknięte, nie ma nigdzie jakiejś kartki. Tak to wygląda. Tam jest kort tenisowy, tam znowu duży basen. Tu jakieś parasolki, pozwijane wszystko. No bo to nie sezon, nie, na baseny. Ale ten mi się właśnie tak podobał, nie? No myślę, że jakbym wzięła strój i chyba przyszła tutaj się położyła, to chyba bym mogła. Pięknie to wygląda właśnie. Wieczorkiem tu jeszcze was zabiorę.